Siemanko ziomeczki, witam was wszystkich na kolejnym filmie odnośnie Forgotten Knowledge bossów. Zabiorę was do Elf Portala, czyli portala od ziemi, zwanego również Zielonym Portalem. Znajdziemy tam bossa, który nosi dumną nazwę Thorn Knight oraz jego wierzchowca. Aby wejść w portal, musimy porozmawiać z NPC, który nazywa się Albinus i oddać mu 50 żołędzi, które możemy zdobyć, zabijając wiewiórki oraz borsuki. Jeśli nie chce nam się ganiać za potworami i szukać żołędzi, możemy śmiało je kupić na markecie, które znajdziecie pod angielską nazwą Acorn. Po takiej rozmowie i oddaniu 50 przedmiotów, będziemy mogli wejść w teleport. Po przejściu w teleport przeniesie nas w dosyć znane miejsce, niedaleko Pochu, niedaleko Dark Katedry, czyli na Outlaw Camp, gdzie będziemy musieli odszukać i porozmawiać z NPC, który nazywa się Weekend First Fury. Następnie piszemy do niego Hi, these trees? Yes. Po tej rozmowie powinniśmy otrzymać pustą klatkę. Następnie klikając w staw, otrzymamy butelkę świeżej wody. Jeśli mamy te dwa przedmioty, wtedy wchodzimy w fontannę. Zostaniemy przeniesieni w miejsce, gdzie będą chodzić takie potwory jak orkblopsy. Je musimy pozabijać, aby zdobyć nasiona. I będzie nam wystarczyć tylko jeden przedmiot. Zadania, które tutaj mamy do zrobienia, są dwa. Pierwsze zadanie wygląda następująco. Do klatki musimy złapać papugę. Następnie zejść dwa poziomy niżej i papugę wypuścić. Tak musimy zrobić trzy razy. W międzyczasie polecam wam zabijać te potwory, aby wypadły nasiona. Posiadając nasiona, są takie specjalne punkty na mapie, gdzie sadzimy nasiono, później podlewamy tą świeżą wodą, następnie wyrasta krzak i jeśli posadzimy 5 nasion, podlejemy 5 nasion, to quest jest zaliczony. Czyli podsumowując, 3 razy musimy uwolnić papugę, 5 razy musimy podlać i zrobić drzewko. Udajemy się na najniższy poziom, czyli na minus 3, idziemy cały czas na północ, aż dochodzimy do pewnego drzewa. Obok jest widoczny teleport. Wodę, którą podlewaliśmy krzaki, tym razem używamy na drzewie i mamy dostęp już do teleportu. Gdyby ktoś nie umiał sobie z tym poradzić albo miałby jakikolwiek problem, w opisie filmu macie link do spoilera, gdzie wszystko powinno być proste i jasne. Skoro wiecie, jak już zrobić dostęp na tego bossa, powiem wam, co należy ze sobą zabrać. Zapewne wielu z was myśli, że na takiego bossa trzeba się wypakować SD-kami aż po brzegi. Nic podobnego. SD-ki niestety nic nie robią temu bossowi, co więcej go leczą po 5 albo po 6 tysięcy życia, więc tych run nie bierzemy ze sobą. Na wszystkie żywioły jest odporny tak samo, więc nie ma to większego znaczenia, jakie runy zabierzemy. Ja proponuję go atakować z kurów, jeśli gracie postaciami magicznymi. I od czasu do czasu rzucać UE, o ile cooldown nam na to pozwala. Wchodząc na bossa, polecałbym ucieczkę w jakikolwiek róg i szybkie zabicie tych zmutowanych drzewek. Musimy pamiętać o tym, że jeśli takie drzewko zostanie przez nas unicestwione, po śmierci pojawią się dwa nowe potwory. Do tego wszystkiego, między drzewami, między potworami, które się pojawiają, chodzi już knajt na swoim koniu. W pierwszej kolejności właśnie powinniśmy zabijać te Possessed Tree, bo tak one się nazywają, następnie bić już samego knajta. Później atakujemy cały czas rycerza, ale musimy również uważać na tor miniony, które się respią co jakiś czas. Jeżeli uda nam się odebrać całe życie naszemu bossowi, okazuje się, że on dopiero spada z konia. Osobno widzimy postać knajta, osobno widzimy jego wierzchowca. Na początek knajt jest nieśmiertelny, czyli musimy się skupić na jego koniu. Ta sama tutaj taktyka, nie atakujemy z SD-ków, przypominam, bo SD-ki tylko leczą te potwory, więc wszystkich innych żywiołów. Jeśli zabijemy konia, następnie atakujemy knajta i to już jest końcowa walka. Jeśli knajt zostanie zabity, wtedy możemy się spodziewać luta. I teraz jest czas, żeby porozmawiać o pieniążkach. Co możemy z niego otrzymać? To przede wszystkim silver tokeny, gold tokeny, jak z każdego bossa na Forbidden Knowledge questie. Inne również przedmioty, które sprzedamy za niewielką kwotę, ale można zludzić z niego coś naprawdę ciekawego, jeśli chodzi o tybijski świat. Przedmiot ten nazywa się Forbidden Fruit. Można go zjeść i tak naprawdę nic nie daje oprócz achievementa. Wszystko w sumie byłoby w porządku, gdyby nie to, że ten przedmiot jest wyceniany na 7 kaka. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to najdroższy tybijski przysmak. Wracając do bossa, udało się. Boss leży, my mamy informację o tym, że questlog został zupdate'owany. Zanim udamy się w stronę teleportu, koniecznie odwiedźcie maszynę do imbuingu, która znajduje się po lewej stronie. Dzięki niej będziecie mogli nasycać przedmioty na ostateczny level, czyli najwyższy level 3. Żywiołem takim jak ziemia, czyli mówię tutaj o obronie przed żywiołem, również zadawanie obrażeń od żywiołu ziemia, ale również będziecie mogli podnieść umiejętności władania mieczem czy władania toporem.
Mam nadzieję, że wszystkie ważne informacje zostały przekazane. Jeśli jest inaczej, jeśli o czymś zapomniałem, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach pod filmem. Jeśli materiał się podobał lub był pomocny, dajcie łapę w górę, to naprawdę pomaga rozwijać kanał. A jeśli nie kliknęliście jeszcze subskrybuj, to zróbcie to teraz, będziecie na bieżąco. Z mojej strony to wszystko. Ja Was zapraszam serdecznie do zobaczenia innych bossów, które również znajdziecie na moim kanale. Na razie, trzymajcie się. Po.